Cześć, Janko, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już w 45. odcineczku na serii Na Polskiej Wsi, a na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii i kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy po 600 subskrypcji do końca maja, więc tak i napiszcie hashtag kupiłem, a ja wam szybne serduszko i wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, więc tak. I co? I co będziemy w tym odcineczku robić? Więc co? Będziemy w tym odcinku robić... po ostatnim odcinku się nic nie pozmieniało u nas na gospodarstwie, więc tak. Otóż się... Co będziemy robić i gdzie ja idę i dlaczego hashtag kupiłem? Ale już wam tłumaczę, wsiadamy do samochodu. Czekajcie, muszę wziąć piłę. Tutaj leży piła. Dobra, piwa, dobra, tutaj mamy tak, dobra, kładziemy piłę. Co? I jedziemy, czy tutaj się wykręcimy? Dobra, czy cofniemy już na drogę, bo nie będziemy wykręcać już się na gospodarstwie, więc tak. I... cofamy i możemy jechać. Pewno się zastanawiacie, gdzie my jedziemy i dlaczego hashtag kupiłem. Hashtag kupiłem, bo kupiłem nowe pola. Ale to pola, no to kupiłem trochę, ale to jest nasze pierwsze nowe pole, więc tak. Kupiłem 3 pola, więc tak. To jest nasze pierwsze pole. Myślę, że to fajnie wygląda. Tutaj będzie siany jęczmień. Ile za to pole dałem? Dałem za to pole 50 tysięcy, więc tak. Trochę musiałem się wykosztować, ale kto się nie rozwija, ten się cofa, jak to mówią. Więc tak, myślę, że pole będzie fajne i się w tym sezonie się trochę spłaci. Myślę, że odzyskam z tego pola. Myślę, że to pole jest bardzo fajne. Mi się to pole akurat spodobało, więc... kupiłem to pole, myślę, że jest fajne, napiszcie w komentarzach, jak to pole oceniacie, więc tak. I co, jedziemy teraz na kolejne nowe pole, więc tak, jak mówiłem, za to pole dałem 50 tysięcy, pewno się zastanawiacie, skąd ja miałem tyle pieniędzy. Otóż to, miałem trochę pieniędzy odłożonych, więc postanowiłem kupić te pola. Miałem pieniądze odłożone na pola, więc tak. O których wam nie mówiłem, więc tak w sumie nikomu nie mówiłem, że miałem pieniądze odłożone na pola, więc ale teraz no niestety wiecie, ale tych pieniędzy nie ma, bo ja zainwestowałem w pola i to jest nasze kolejne tu pole, więc tak, pole trochę jest tych klinów, no bo tutaj mamy tych kliny, mamy taki wyjazd, ale myślę, że pole jest fajne jak najbardziej. Mi się to pole aktualnie podoba, więc pole jest bardzo fajne. Trochę górka, trochę to i za to pole dałem trochę mniej, ale dałem za to pole 30 tysięcy, więc myślę, że jest w sam raz i bynajmniej mamy blisko koło tego pola, więc tak, tutaj będzie rzepak, tu będzie pewnie jęczmień, więc myślę, że będzie fajnie, może w przyszłości kupimy to pole i tamto, co jest z przodu i połączymy te dwa pola, więc tak, myślę, że to będzie fajnie wyglądać, więc co? I co? Chyba pole wam przedstawiłem i jedziemy na nasze trzecie nowe kupione pole i tam trochę zostaniemy na dłużej, bo tam trzeba powycinać trochę nasze drzewa na miedzy, trzeba powycinać, bo no niestety będzie to pole łączone, więc tak. Dobra, i to nic nie jedzie, więc tak będzie. Tak widzę, że kartofle mamy już jak to do kopania, ale to się wykopie już niedługo pewnie, zapewne, więc tak. Więc co, tutaj mamy tak. Mamy tutaj, więc myślę, że to fajnie tutaj postawimy. Dobra, tutaj jak na razie postawimy naszego Mercedesa, więc tak. Tutaj kupiłem to pole koło naszego pola, więc tak. Tu mamy nasze pole, tutaj jest, a tu
Mamy nowe pole, za które dałem 30 tysięcy. Więc tak, za te wszystkie pola dałem 110 tysięcy. Czy to jest mało, czy to jest dużo? No to jest dużo na takie gospodarstwo, ale no niestety, jak mówiłem, miałem trochę pieniędzy odłożone, więc kupiłem te pola specjalnie na pola. Myślę, że już w tym sezonie nie będziemy kupować żadnych pól. Dopiero na wiosnę kupimy może jakieś malutkie pole, jak będzie się trafił w dobrej cenie, więc co. Żeby nie przedłużając, biorę piłę z Mercedesa. Dobra, piła wzięta, więc tak. I co, lecimy z obcięciem. Które to tutaj, dobra, tutaj. I co, trzeba to drzewko, trzeba wyciąć tutaj pniaki. To zrobię poza odcinkiem, bo to trzeba tu ten wykarczować te pniaki, więc tak, więc co. To będzie drzewo trochę na rozpałkę, to drzewo będzie. Dobra. Czekajcie, widzowie, bo to trzeba jakoś to zrobić inaczej. Dobra, tutaj będzie to. Myślę, że czekajcie. Dobra, tutaj trzeba. O, dobra, tak jest, mi się to podoba już. Przepraszam, że tak mało, będę mało w tym odcinku mówił, ale to trzeba ten. Co tutaj jest? O, tutaj jest jakiś krzaczek. Aha, dobra. O. No i to wszystko na Mercedesa kładziemy, bo to będzie drzewo na rozpałkę, więc tak, nosimy do pieca. Aktualnie się przyda, ale no niestety. Aha, 50. Czekajcie, bo ja włączyłem FPS-y, nie ten klawisz. O. Ale dobra, więc co? Tutaj trzeba. Kurde, matku, zowie, patrzcie, widzowie, jak mnie FPS-y spadają. Tutaj mam 40, a tu 29. Jak podejdę bliżej kospa, no to już mi spada do 24, więc to trochę laguje. A miałem na początku serii 60 FPS-ów stałych, a w 45 odcinku, no to już mam ten spadki, ale dobra, nieważne. Nie robimy odcinka o FPS-ach, tylko o kupnie nowych polach, więc co? Myślę, że to będzie. Myślę, że to trzeba począć. To. Dobra. Piwę wyłączamy. Dobra, to na Co jest? Dobra, kładziemy to byle jak, bo i tak nie będzie dużo tych drzew na tej. Tutaj na tym polu, to. To wiadomo, się te drzewa nam przydadzą, bo to do pieca na zimę ten będzie mi potrzebne, to. Ale to trzeba jeszcze, będziemy pewno zapewne jechać do lasu. O, no i fajnie. Jeszcze tutaj trzeba obciąć. No, co nie można. Aha. Czekajcie, bo ja widzę, że się mylę już z tymi klawiszami powoli, więc tak, myślę, że to wszystko fajnie wygląda. Czekajcie, bo to trzeba dobrze wsadzić, więc tak, tego nie będziemy ruszać, tego ciekawe, czy to się drzewo da wyciąć. Jak się da, no to będzie super. Ale to się nie da. Nie, coś tam się da. O. O, samo zniknęło, dziwne. Ale dobra, gdzie teraz będziemy lecieć tutaj?
Tutaj myślę, że ten słup zostawimy, bo tutaj leci prąd na wioskę, więc tutaj tak zrobimy to. Co jest? To zrobimy tak, tutaj się weźmie tak obora, ale to i tak pole będzie większe niż było, bo trochę dojdzie tego nam terenu, więc myślę, że to pole będzie fajne, więc co? To drzewo jeszcze wytniemy, bo to ten. Czekajcie. Dobra. Obcięte i teraz tutaj se musimy to obciąć drzewo, ale tutaj ile tego drzewa tutaj jest. Dobra, dajemy to grube to drzewo. Ale tu jest grube drzewo. Dobra, ja tutaj zrobię coś takiego. Nie, gdzie lecisz, gdzie? Ja cię kręcę, to drzewo spadło tam. Jak ja tutaj prawie nic nie widzę, widzowie. Ja tutaj tak naprawdę, widzowie, nic nie widzę, ale co? Ale to drzewo tak naprawdę by się przydało na deski, bo nie powiem co nie. Ale co? Więc, ale to trzeba teraz obciąć. Jeszcze to, widzowie, obetniemy to drzewo. Kurde, prawie na mnie spadło to drzewo, co jest? Prawie na mnie to drzewo spadło, ale to leży. Tak naprawdę jakbyśmy mieli traktor, no to byśmy to zepchnęli, bo ja tutaj nic nie widzę, można tak powiedzieć. Czekajcie, widzowie, se pomogę takim modem. Włączę se i tak. Trzeba może to przeciągnąć. Nie wiem, jakoś. Jakoś się może to trzeba jakoś się to przeciągnąć, widzowie. Co o tym myślicie? Gdzie to to. Dobra, ale to ciężko, ale to ciężko, kurde. Ale to ciężkie było naprawdę. Dobra. Ciężkie to drzewo było jak nic. Dobra. Tutaj, dobra, tutaj. Dobra. No i pięknie. Klasa, tutaj się zrobi coś takiego, to się jeszcze wytnie i będzie się zrobić tak, o tak, wyłożymy to. A co? Nasz teren, kupiliśmy to pole. Zrobimy, widzowie, coś takiego. Zrobimy tak, o tak. Z ukosa. I tutaj jeszcze się podoszę. Tu trochę to umiedzę. A co? Nasze pole to ten. I tak tutaj nikt nie jeździ tutaj, więc co? Nikt nam nie zabroni. Mamy mało pola, no to trzeba wyorywać. Nie będziemy się tu cackać, widzowie, jak jest teren za darmo dają. Więc tak. Ale to pięknie, więc co? Więc co, widzowie, ja nie przedłużając wam odcinka, bo trochę się zejdzie i wiadomo, z tym trzymam, to trochę jest nudno, więc co? I ja się z wami w tym odcinku żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku już za 2 dni. Co? Ja te drzewa sprzątnę i wam pokażę, jak to pole wygląda w następnym odcinku albo za 2 odcinki, więc co? I na razie, cześć!